Dzień dobry. Pozdrawiam również od mojego asystenta, który pomyślał teraz o wskoczeniu na biurko. To wieżyczka, z którą powinienem i chciałem zrobić dzisiejszy film. Ale zrobię to innym razem. I opowiem o kilku ciekawostkach rodziny Maryi, Matki Jezusa. To druga wieżyczka do kolejnego filmu, który przygotowuję na intrygujący temat, o którym nigdy nie rozmawiałem, nie mówiłem. No nie, dzisiaj myślałem i tak nagle postanowiłem zmienić temat. Dlaczego? Co się stało? Zdarzyło się, że 11 kwietnia papież wygłosił niedzielną homelię, w której powrócił do tematu, o którym już mówił. To znaczy, że powrócił do tematu o własności prywatnej. To temat, który naprawdę wzbudził wiele reakcji. Ponieważ jest to temat, który nadaje się do różnych interpretacji. Doskonale wiedząc, że papież jest przedstawicielem jednej z najsilniejszych potęg na terenie międzynarodowej, na arenie międzynarodowej. Dlatego to, co mówi, może mieć konsekwencje lub może być przygotowaniem do czegoś, co wydarzy się wcześniej czy później. Ponieważ oczywiście papież nie mówi bzdury. I tak przemówienie papieża nadaje się do całej serii analiz o charakterze politycznym, społecznym, ideologicznym i ekonomicznym, które faktycznie zostały przeprowadzone w ostatnich dniach. Oczywiście chciałbym poruszyć ten temat bardzo krótko z punktu widzenia tak zwanych świętych tekstów. Skoro on, papież, powrócił do tematu, oczywiście ja też mogę do tego na chwilę powrócić. I dlaczego? Ponieważ ten dyskurs jest dyskursem, który potencjalnie dotyczy również naszego życia i programów realizowanych na arenie międzynarodowej. Że tak powiem, programując życie ludzi. I znowu mamy dokumentację. Dowód na to, jak ważne jest to, co jest napisane w Biblii. I jak ważne jest udawanie, że to prawda. Bo przynajmniej rozumiesz całą gamę rzeczy. Powtarzam i nigdy nie powtórzę tego wystarczająco. Rozumiesz historię, jeśli udajesz, że to, co jest napisane w Biblii, jest prawdą. Dobrze rozumiesz teraźniejszość. A także możesz spróbować zgadnąć lub spróbować zrozumieć, co nam przygotowują na przyszłość. Ja o pewnych rzeczach, o których już mówiłem w filmie poświęconym Wielkiemu Resetowi, który został następnie usunięty z YouTube, powiedzmy, że zdałem sobie sprawę, że nie wolno mi rozmawiać na pewne tematy, o których inni spokojnie mogą rozmawiać. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że mówię o Biblii. Jakby to powiedzieć, podaję nietypową, konkretną dokumentację. Nie wiem, jakie są tego przyczyny. Faktem jest, że w skrócie, wydaje mi się, że rozumiem to. A więc co powiedział papież w tej homelii z 11 kwietnia?
powiedział, że dzielenie się własnością to nie komunizm, ale czyste chrześcijaństwo. Komentując fragment Dziejów Apostolskich, który mówi, że nikt nie zważał na swoją własność, na to, co do niego należało, ale między nimi wszystko było wspólne. Potem papież wracał do tego fragmentu sukcesywnie, innymi razy. Teraz spójrzmy na to razem. Podsumuję to bardzo szybko. W rozdziale 5 Dziejów Apostolskich jest powiedziane, że raczej na końcu rozdziału 4 jest powiedziane dokładnie, że wszyscy byli otoczeni wielką życzliwością. W rzeczywistości nie było wśród nich potrzebujących, ponieważ ci, którzy posiadali pola lub domy, sprzedawali je i przynosili dochody ze sprzedaży, kładąc je u stóp apostołów. Następnie w razie potrzeby rozdawano je każdemu z potrzebujących. Otóż przywodzi to na myśl na przykład pewne eksperymenty, które są dziś przeprowadzane na dochodzie powszechnym. To jest danie ludziom możliwości spokojnego życia, zmuszanie do zaprzestania pracy i proszenie ich o zrzeczenie się pewnych praw, pewnych prerogatyw. Tutaj też byli tacy, którzy otrzymywali pieniądze, zarządzali nimi, to znaczy apostołowie opiekowali się tymi potrzebującymi. Była to zatem pierwsza wspólnota, która powstała po odejściu Jezusa Chrystusa. I co się dzieje w tej społeczności? Dzieje się, że oboje, mąż i żona, podsumowuję, sprzedają swoje towary i część wpływów zatrzymują dla siebie. Piotr dowiaduje się o tym, ponieważ jak dobrze wiadomo, w ramach społeczności zawsze istnieje bardzo ścisła kontrola. Wzywa męża i mówi do niego: Ananiaszu, jak mogłeś to zrobić? W istocie stawia go w stanie oskarżenia i mówi. Tutaj Dzieje Apostolskie w rozdziale 5, że słysząc te słowa, Ananiasz padł martwy na ziemię. Wielkie przerażenie ogarnęło wszystkich, którzy słuchali. Natomiast niektórzy młodzi ludzie ruszyli, by go owinąć i zabrać do pochówku. Około 3 godzin później pojawia się również jego żona. Piotr, używając jednej z najbardziej subtelnych technik policyjnych, mówi do niej: Ech, za tę cenę sprzedałeś. I ona potwierdza. I mówi do niej: Dlaczego się ugadaliście? To znaczy, jakby to powiedzieć, każe jej się przyznać, nie mówiąc jej, co się stało. Tutaj jej tekst mówi: Jego żona, czyli Safira, też się pojawiła, nie wiedząc, co się stało. I to samo się dzieje z żoną. Po postawieniu jej w stan oskarżenia, ona też umiera. Ale jest jasne, że nie umarli na zawał serca, udar, ani cokolwiek innego. I jest to jasne, bo mówi to m.in. sam papież. Powiedział to na spotkaniu. Jest to zaczerpnięte ze strony internetowej Watykanu z soboty 13 października 2018 roku, w której papież odpowiadał w Lombardii na pytania księdza dotyczące skandali w kościele. Odpowiada dosłownie w ten sposób. Konieczne jest, aby były skandale, mówi Jezus. Skandal trwa od początku Kościoła.
Pomyśl o Ananiaszu i Safirze. Ci dwaj, którzy chcieli oszukać społeczność. Skandal. Piotr wyraźnie rozwiązał skandal. W tym przypadku odciął im obojgu głowy. Nie ma wątpliwości, że papież doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że Piotr zabił tych dwoje, ponieważ pozwolili sobie nie dać Piotrowi wszystkich swoich pieniędzy. To połączenie tych dóbr, oddawanie wspólnocie, w momencie, kiedy się wchodziło w to, co w tym momencie było sektą, podobną do wielu sekt, które znamy i poznaliśmy na przestrzeni wieków. Więc ktokolwiek dołączył do tej sekty, musiał przestrzegać pewnych zasad i nie mógł sobie pozwolić na odstępstwo. Czy to naprawdę był akt dobrowolny? A może kiedy, jak się wchodziło, to albo robi się tak, albo istnieje ryzyko utraty życia? Następnie papież powrócił do tego tematu ponownie w 2019 roku. Na audiencji generalnej w Watykanie ponownie mówi. Wśród nich wszystko było wspólne. Wspólnota założona przez apostołów opiera się na dzieleniu się, na komunii. Ale są tacy, jak Ananiasz ze swoją żoną Safirą, którzy część zachowują dla siebie. I jest to karane. Znowu. Tutaj jednak papież nie mówi już, że jest zabijany. Powiedział to w 2018 roku. W 2019 ograniczył się do stwierdzenia, że jest ukarany, ponieważ, mówi papież Franciszek, nie podziela szczerości. W rzeczy samej oznacza to kultywowanie hipokryzji, odwracanie się od prawdy, stawanie się samolubnymi, gaszenie ognia komunii i skazywanie się na chłód wewnętrznej śmierci. Tutaj problem polega na tym, że w tej społeczności panował nie tylko chłód wewnętrznej śmierci. Istniało ryzyko poniesienia prawdziwej śmierci, bo było się zabijanym. Więc to jest to, co trzeba zrozumieć. Dlaczego więc tak naprawdę papież nieustannie wraca do dyskursu o dzieleniu się dobrami? Ponieważ mogłoby to sugerować nawet możliwe interwencje legislacyjne, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, które będą miały wpływ na własność prywatną i że dotkną je w określonym kierunku. Obawiam się tylko, że jeśli tak się stanie, jak zawsze, skoro o tych sprawach decydują potężni, dotknie to prywatnej własności jednych, a innych nie. Ale to, co mnie zaciekawiło, bo to moja praca, tym się zajmuję, interesowało mnie pokazanie zgodności między tym, co mówi papież w tej sprawie, a tym, co jest napisane w starożytnych tekstach. W tym przypadku papież przypomina o tej wspólnocie dóbr. Ostatnio nie wspomniał o Ananiaszu i Safirze. Wspominając o wspólnocie, przypomniał jednak, że ci, którzy nie przestrzegali tych zasad, byli zabijani. Tutaj mówię, że to faktycznie mogłoby być i w rzeczy samej jest to element, nad którym na poziomie politycznym, społecznym, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, naprawdę warto się zastanowić, ponieważ są to słowa, które nie mogą przejść po cichu, bez dokładnej analizy, ponieważ mogą one faktycznie wpłynąć na nasze przyszłe życie. Dzięki, do zobaczenia następnym razem. Cześć.